Ach, jak to dobrze jest w końcu spać w swoim łóżku. Ach. I witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Sims Life. Dokładnie tak, dziś nie spałem w piżamce, właśnie musimy sobie kupić jakieś te piżamki. I co, może pierw się ubiorę? W sumie, dobra. No. W poprzednim odcinku działo się to, co się działo. Ja sobie tu jeszcze zamontowałem green screena, takie panele i tyle. Znalazłem w ogóle swój Polaroid. Sobie go wezmę. I portfel mam. Też dostałem kaski trochę. Tak jak widzicie. Więc mamy grube siano. Trzeba to wydać dzisiaj. I dziś pojedziemy do salonu samochodowego. Dokładnie tak. Tu się też coś buduje, ale widziałem, o tam widać, że powstał salon samochodowy. No i co, idziemy. Dobra. Okej, limonki nie ma chyba. No nie ma. Koniego też jeszcze nie ma. Red Hawks. O Jezus, co to jest Mawuk, co? To był se. Zamknij się. No kur! Dobra, Retox, idziemy do salonu samochodowego, chodź. Bruch. Dobra. Okej. O. To się bardzo źle skończy. Pan zamknie. A dnia admina, który zamknąłeś? Oczywiście. Okej, znowu mamy zarejestrowane. O, tutaj się coś buduje, jakiś sklep. I don't know, ała. A my lecimy tam. Ale czy dalej jest to auto? Nie ma. Mietek! Mietek! Nic się nie stało przecież. Dalej, dalej, później się to naprawi. Mietek! Upsi. Mietek! Gdzie ty jesteś? Kurde. Chodź tu! Tu jest już salon samochodowy. Bambik. Uuu, jak jauta. Uuu, ale lagi. Jakie lagi, co to lagi? Opa, nie. Pan to naprawi szybko, tego nie było. Dobra, parkujemy jak bogaci. Pa, jakie auta! Jest to jedno. To. Kurde, to jest to, co ci opowiadałem. Tak. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Przyszliśmy obejrzeć samochody. Zapraszam, zapraszam. Dobrze. Aha, auta, kurde. Nawet van jakiś. Tu. Ale co to wlagi. Co? Nic, nic. Pan też lubi zjadać. Słucham? Pan też lubi jeść lagi. Tak. Moja, sama ja. Ale auta, kurde. Jakie opony, panie. Profeska pełna. Te światła. Ty się światłami. Jakie obicia w środku, kurde. Dobrze. To może pan nam przedstawi ceny tych wszystkich aut? Albo chwila, może najpierw powiedzmy, które nas interesują. Według mnie to, czerwone,
No, no to niech powie wszystkich po prostu. Proch. Średnią ceną za auta wynosi mniej więcej około 50 tysięcy. No ale za każde? Za te egzemplarze, co tutaj kolega w czerwonym powiedział. A reszta jest poniżej 30. Dobra, a ten? Ten? 32. Ten? 25. Ten? Ten 58. Ten? 43. Biały, kurde, Ghostbusters. Ten, van? Ten papierkami. Ten jest wystawiony za 38. A ten van? Chwila, to nie jest samochód pogrzebowy? Nie wiem, nie, proszę. Nie wiem. A ten? Jak to jest samochód pogrzebowy, bo ty... Proszę to zostawić. Proszę to zostawić. Żaden pogrzebowy. A ten? Ten jest wystawiony za 28. A ten? Ten za 45. A ten? Ten tutaj za 32. Nie wiem, ale ma oporę w siebie. Dobra, Retox. Ile ty masz lat? 17. Tylko ty jesteś jakiś rąbnięty i gada, że mam 16. No bo masz 9. No. No to jednak ci nie mogę kupić auta. To jeszcze za młody. To co, bierzemy to czerwone? Bierzemy, bo tańsze niż to. Bierzemy wszystkich. Ej, a w sumie? No nie, no nie starczy. Nie starczy. Jak z tej sceny z Harry'ego Pottera, z jedynki, poproszę wszystko. Tak. Dobra, no to weźmiemy ten czerwony tu. Dobrze, to będzie 45 tysięcy. Dobrze, to chwila. Gotówką, czy przelew? Gotówką. To pan tam pójdzie jakieś papiery, spisze cokolwiek. 40 ile? 45. 5. Rożyzna. Maniek, bo ja liczyć nie umiem. A Basia. Dobrze jest. Dobrze. O, to pan podtrzyma. To już płacę. Proszę. Dziękuję. Tutaj ma pan kopię, akt własności. O, dziękuję. Dobra, i to już jest nasze, tak? Tak, można zabierać. Dobrze. A pan tu nowy jest w tym mieście, bo pan jeszcze kryształku nie ma, widzę. Tak, niedawno się wprowadziłem. Otworzyłem salon z samochodami, ale póki co nie ma jakiegoś dużego zapału, jeśli chodzi o klientów. Pan poczeka. Retox, wysiadaj z tego. Ty na pewno nie prowadzisz, wysiadaj. Nie? Wysiadaj. Ja sobie tylko siedzę. Wysiadaj. Ja tylko siedzę. Jakie jest ubezpieczenie? Zależy, czy pan zapłaci za dodatkowy pakiet ubezpieczający. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza jeśli on ma coś tu robić. 800. Dobra. To ma pan tysiaka. Dziękuję. Panie, bo silnik odpaliłem! No wysiadaj! Potem to ja będę płacić za szkody. Wysiadaj! Wiecie, zabawa. No wysiadaj! Pan będzie w stanie pokryć koszty? Do widzenia! Ile? Wie pan, to są dość drogie rzeczy. Dwa koła? 2500. No dobra. A jemu odtrącę z wypłat. Z filmów mu zabiorę. Z filmów ci zabiorę, jak ci widzowie zapłacą. Chwila. A, chciałbyś. Proszę. Zresztą mam dostęp do twojego kanału, zapomniałeś? Jesteś za młody. Zamknij mordę. Dobra. Tylko proszę delikatnie. Dobrze. Chcesz z ciebie friendlu wyjechać stąd. Cicho. Może pomogę panu. Mam takie narzędzie, które... Pan by mógł... A w sumie? No może pan.
Dobrze. Detox! Której kieszeni? Te 2,5 koła ci wezmę od ciebie, ale... Co ty na to, by on zamieszkał z nami? Nie można. Spoko gościu się wydaje. Czekaj, jak to się robiło? Tak. Masz już, zamknij się. O, dziękuję. 1200. Jakie 1200? 2500. Jeszcze no, dali ci 2500 i zostało mi 1200. A. Ha, bambik! Au, 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 ej. Masz jeszcze moje drobne. Co tu robi coś? Co to jest? Proszę. O, dziękuję, dziękuję. A pan w sumie ma gdzie mieszkać? Mam taką małą kawalerkę, ale jak dla mnie to wystarczy. A, no bo my ogólnie jesteśmy takimi youtuberami, tam mieszkamy, tak jakby pan chciał tam z nami pomieszkać, to zapraszamy. Dobrze. Co ty robisz? Okej. Okej. Okay. Zniknął jak mój tata 30 lat temu. O, tam się McDonald's buduje. Dobra. Siedź tam! Emil! Ja? A jak my niby to auto zabierzemy? No będzie trzeba drugi raz przyjechać. Mogę pan, mogę z panami pojechać i odwieźć. To pan z nim pojedzie tym autem. Pan... Może ja lepiej będę tak, prowadzić. Tak, 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 on i tak to nie może. Sprawdźmy, jakie to szybkie. O Boże. Pan jedzie za mną. Jak zamknąć? No. Dobra, to tu w prawo. Chwila. Wjeżdżaj, pan. Wjeżdżam. Do garażu od razu wjadę. Czy tu zmieści? No. Nawet ten, którym pan jedzie, to on tu był w garażu. Po przejściach, ale był. O! Nikt tego nie widział. Perfekcyjnie. Mamy te auto. Czemu to takie szybkie na wstecznym jest? Nie wiem, zrobiłem zdjęcie. Żeby przejeżdżać się to chce. Okay. Dobra, słuchajcie. To zapraszamy. Jak już pan jest. No, tu mamy jadalnię, tu jest kuchnia. Bratek, patrzę, czy nie ma pułapek. Ty! Co on zrobił? Ciacho nam chciał ukraść. A niech weźmie sobie ciasteczko, co mu zabronisz. Tu mamy toaletę. Tu jest salon, na którym są fajne filmy, oczko. Tu jest nasz garaż. Tu nie ma nic. Do góry są nasze pokoje. Ale to dobra. Ty malowałeś. Nieprawda. Czemu pan pokoju nie zamknął? No, tu są pokoje, tu mój pokój. Tak. Z moim, a z moim się to stało i chyba zamknięte drzwi na klucz. Nie wiem, przez to. Pięknie. Tu. Widzą państwo? Trzeba było uwiecznić te chwile. Nie widzę. Widzę. Gdzie moje zdjęcie? Szary ekran. Chwila, bo mi zdjęcie wcięło. I Retoxa też. Okay. O. Dalej nic jest. Nie widzę. No bo jesteście jacyś, nie wiem. Pan weźmie to i kliknie prawym na to. I mi odda. Tu pan kliknie prawym. Ło. Pan odda. Nasz samochód. Dobra. To... Co?
Właśnie nie wiem, co on robi. Tak, do wadów. Wan z mojego pokoju. Wan z mojego pokoju. Ty wan. Ty wan. Wan. Na wan. A chcesz mieć być znowu cały od farby? Tym razem na czarno? No właśnie. Więc pan mnie nie wkurza. Jak pan mnie wkurzy, to będzie źle. Dobra, jestem. Zrobiłem zdjęcie chwilę przed tragedią. Co się stało? Nie wiem. Idę to odłożyć. Nie będzie. Pan se wczyta. Co tam się stało? Wkurzył się. Dobra, to pan chce z nami mieszkać? Chyba tak. Dobra, to chwilę. No to w sumie... Roger. Tu ma kolega pokój. Tam koleżanka, tu ma ten ciołek. Ale się no, tu jest w sumie wolny pokój. Z przejściem do garażu. Kurde, to luksus. No. Z czego to sobie pan przemaluje? To haha, gówniany ten kolor. Kakaowy. Tak, tak. Tak. Trzeba będzie, będzie pan musiał sobie zamówić meble. No spokojnie mi wystarczy, proszę pan. Zblokowałem się na chwilę, jeszcze mnie nie trafił. Dobra! On skoczył już z balkon? Proszę pana, co tu się dzieje w tym domu? Drogie jest! Dom pojebny. I pan przeciwko mnie. No spadnij, no. Czemu pan mi zniszczył tu przełącznik? Pan za dużo siły ma. Gdzie to upośledzone dziecko? Kiedyś się walczyło na fejmie mama. Nie wiem, jak zniknął, to dobrze. Czyli mamy teraz dwa auta, dobra. Pan se będzie musiał meble zamówić przez internet. I można w sumie ogród zacząć robić. Chce pan nam pomóc? Oczywiście. Dobrze. To przejdźmy w tryb budowy. Co tu znów robią te drzewka? Dobra. To bym to zostawił do przodu. Ale tu kopci. No, na szczęście to nie moje. A pan ma jakieś auto? Nie jedno. No ale takie pana na własność. Mam. No to pan mógł je wziąć też. Nie wiem jak, bo pojechałem